Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Medieval 2 na PlayStation 1. Troszeczkę bardziej energiczny odcinek, ponieważ musiałem sobie chwilę odpocząć. No i tak jakoś stwierdziłem, że się troszeczkę napiję wody, która mnie lekko mówiąc pobudziła. No i dzisiaj zabieramy się za kolejny odcinek, za kontynuację odcinka poprzedniego, czyli w sumie następny odcinek, ale wiadomo, ten sam dzień, że tak powiem, ta sama koszula, to wszystko to samo, tylko po prostu jako nowy odcinek. Wiadomo, o co chodzi, dobra, nie komplikuj. Poprzednim razem zwiedziliśmy moją najmniej ulubioną lokację, czyli kanały. No, lokacja, która spowodowała, że tej gry dalej nie tknąłem. Teraz jesteśmy, że tak powiem, w muzeum z moim ulubionym Magic Swordem. I jedziemy teraz wszystkim skopać dupę, dosłownie, kurde, tak więc zjeżdżamy w dół i patrzcie, kogo my tutaj mamy. Pamiętacie tych, kurde, dziadów? Te zbroje? Patrzcie na to. Patrzcie, jak ja ich mogę, kurde, cisnąć. Zobaczcie, jacy my potężni jesteśmy teraz. No kurcze pieczone, no. Wszyscy nas się, kurde, w okolicy będą obawiać. I ta charakterystyczna muzyka, kurczę, pieczone. Ja pierdziele. Normalnie czuję się, jakbym dopiero co tę serię zaczynał, a ja już jestem blisko końca tej serii, no nie? Tak więc dobra, tutaj nic nie mamy. Zobaczmy, co tutaj będzie w zasadzie. Warto byłoby zawsze tutaj podejść, bo być może, nie, będzie jakaś dodatkowa fontanna zdrowia albo coś. Wszystko jest możliwe. Tu mamy time machine nasze, czyli wehikuł czasu. Ale my jeszcze do wehikułu czasu nie podejdziemy, dlatego że potrzebujemy zebrać pewne rzeczy, pewne artefakty. I dlatego będzie nam potrzebne teraz tutaj to. I zróbmy coś takiego, pyk. I teraz musimy coś takiego zrobić. Dokładnie tak. Musimy teraz prowokować tych kosmitów, żeby strzelali w nas, ale nie mogą nas oni trafić. Dzięki czemu to, co jest tam u góry, będziemy mogli zaraz zdobyć. Dlatego patrzcie teraz na to. Dokładnie tak. To musimy robić. I tak cały czas. Caluteńki, kurcze, pieczone czas. No i po nim. Proszę bardzo, no kurde, no to było bardzo proste, to było wręcz, muszę przyznać, banalne. Tak więc tutaj tą sekwencję mamy póki co zaliczoną, tą sekcję, przepraszam, mamy zaliczoną. I kurde, bardzo fajne tło tego księżyca, muszę przyznać. W ogóle poprzedni odcinek ma trochę gorsze audio, nie wiem dlaczego. Znaczy, domyślam się, dlaczego ma gorsze audio, dlatego że jak ja mówię trochę ciszej, takim bardziej spokojnym, stonowanym głosem, to gdy edytuję te audio, to potem wygląda to tak, jakbym gadał, kuźwa, przez pod wodą, jakby była. To nie jest prawda. Jak zresztą widzicie, to nie jest prawda. A, teraz jest gadywanka. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery. Musimy zapamiętać. Pyk, 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 pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha. No to jest bardzo proste, jak widzicie, bułka z masłem, no. Tak, 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 tak i tak. Proszę bardzo. Chociaż kiedyś gdzieś tam wyczytałem, tak z ciekawości czytałem sobie odnośnie jakichś tam wspomnień z Medieval, to niektórzy z tą sekwencją mieli poważne problemy, żeby zdobyć to, co tutaj ja właśnie teraz zdobędę. Tak więc, no, dosyć ciekawa, interesująca sprawa, muszę przyznać. Co my teraz tutaj mamy zebrane? Found Time Machine Piece. Nie wiem, co to jest w ogóle dokładnie, ale z tego, co wiem, musimy te trzy rzeczy zebrać, żeby zasilić nasz wehikuł czasu. Tak więc zobaczmy, o co chodzi, co się z czym je. Tutaj nas jeszcze nie było. A, wiem, co to będzie. Dobra, jestem. I teraz widzę, co musimy zrobić. O, to jest ta sekcja, kurczę.
To jest ta sekcja, z którą Chrystek się męczył. O Jezu, pamiętam te jego streamy z tego. Oj, oj, oj. No to ja widzę, że ja też chyba będę miał z tym podobne problemy. Mam nadzieję, że nie, ale coś czuję, że tak będzie, kurczę, i nad tym bardzo mocno ubolewam. Chociaż może nie? Nie no, za pierwszym razem, kurczę. Ty już? Tak szybko? Myślałem, że ja będę się z tym bardziej, kurde, pierdzielił. Ale okej, dobra. Coś, kurde, za szybko nam poszło. Jakiś, kurde, haczyk tutaj jest. Czegoś żeśmy zapomnieli, kurcze pieczone. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mam nadzieję, że oczywiście, że nie. No i dobra, możemy iść teraz chyba do Time Machine, bo już tutaj nic innego nie mamy. Mamy tutaj naszą machinę czasu. I co, teraz możemy dać te odpowiednie rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to już jest wszystko, co mogliśmy tutaj zdobyć. The Time Machine Sewers. Czyli jesteśmy w... O nie! O nie! Kanały, ja pierdzielę! O Jezus Maria, nie gadajcie! Right, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Dobra, możemy zapisać, ale kurczę pieczone. Niedawno co przechodziłem kanały, a teraz muszę znowu tutaj wracać. No dobra, zrobimy, bo to odcinek będzie za krótki. 8 minut. Dobra, jesteśmy znowu w kanałach, w tych nieszczęsnych kanałach. I teraz widzę, że... Żółwie troszeczkę inaczej do nas są nastawieni. Tak zupełnie inaczej na nas patrzą. Tu w ogóle zanim, kurde, te mózgi się pojawiły, jesteśmy w ogóle cofnięci w czasie. Przez co tutaj tych mózgów nie ma. Dom, ale patrzcie, to mamy otwarte. Ale zanim tam wejdziemy, to oczywiście skorzystajmy jakżeby inaczej z fontanny zdrowia. Dokładnie tak. Tu przy okazji spenetrujmy tyły tego czegoś. Czy tu aby na pewno nie ma żadnej fiolki pochowanej, bo ja wiem, że twórcy lubią coś takiego robić. I teraz chatka króla jest zamknięta. Ale ja tutaj widzę, że panowie są na mnie wrogo nastawieni i sam król nawet jest chyba do nas wrogo nastawiony, bo kurde z włócznią biega. Niedobrze, proszę państwa, niedobrze. I co tutaj teraz się dzieje? Zdobyliśmy kamień czasu i na nas spadła klatka. O, o, widzę, że tu już zaczynamy, kurde, srogą zabawę. Dlatego może lepiej ja tu wskoczę. Dokładnie tak. I zobaczmy, gdzie ja tu mogę się poruszać. Bo ja tu widzę, że oni mnie będą chcieli pocisnąć. Nie jest dobrze, proszę państwa. Nie jest absolutnie dobrze. Jest tutaj jakaś szpara, czy cokolwiek? Nie ma tu absolutnie nic. Ej. Ej, ale bieda. Nic tutaj nie ma. A nie, tu mogę wejść. A, takie buty. Teraz tam drzwi się otworzą, tak? I teraz ja mogę tutaj spaść.
Odpierdziel się ode mnie. Patrzcie w ogóle co za frajerzy. Najpierw im pomagamy, a teraz oni na nas się rzucają. Czy my żeśmy zakrzywili jakąś, nie wiem, czasoprzestrzeń, czy o co tu chodzi? Nieważne, dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo my tutaj niechciani jesteśmy bardzo. I nielubiani zresztą. A, tutaj jest exit, dobra, ale tędy się na razie nie dostaniemy. Więc lećmy do przodu sprintem. Bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, co tutaj jest. A nie, tutaj żeśmy przeszli. Zapomniałem, kurde. Żeśmy ich, kurde, striggerowali teraz nieziemsko. Tutaj mamy zablokowane dojście. To gdzie ja mam teraz iść? A, takie buty. Muszę ich teraz unicestwić. What the fuck? Co tu się dzieje? Czemu oni tak wszyscy na mnie, kurde, wrogo patrzą? Co im zrobiłem? Przecież ja kiedyś uwielbiany byłem przez nich. Znaczy w przeszłości. Dobra, nieważne, nie mam zamiaru się z nimi tłuc, bo ja tu widzę, że to sensu nie ma najmniejszego. Przejdźmy, kurde, może do spiżarni. Co? O co tu chodzi? To po co jest ta spiżarnia w takim razie? Skoro ja się tu nawet przebrać nie mogę. Chyba, że ja się przebrałem, tylko ten strój się nie wczytał, ale to byłoby dziwne. Nie, nie kumam w ogóle tego, co tutaj się odpierdziela teraz. To w końcu jestem przebrany, czy nie jestem przebrany? Bo nikt mnie teraz raptem nie chce atakować. What the fuck? O co tu chodzi? LOL? To było przebranie tego gostka. W sensie, żebym był przebrany jako przywódca tego plemienia. Time Machine the Reaper. O co tu chodzi teraz? O, wczytało się przebranie. All right, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Oczywiście, że chcę zapisać, no tutaj głupek by nie zapisał. Kurczę, no nie wiem, troszeczkę przepraszam, że teraz ja to tak przeżywam, ale kurde, zostałem wybity z rytmu teraz przez tego buga dziwnego. Nie wiem, czy to chyba tylko na Duck Station coś takiego się dzieje. Mam przynajmniej taką nadzieję. No, 3,5 mamy miksturki naładowanej. Szkoda, że tak mało, ale no ważne, że coś mamy tutaj zdobyte. Tak więc, proszę państwa, teraz trzeba się przygotować przed wielką bitką, ponieważ tutaj będziemy teraz walczyli o życie kij. Zaciskamy pięści, proszę państwa. W ogóle mamy tutaj 0% tego kielicha z jakiegoś powodu, nie wiem. Dobra, musimy uważać teraz, bo naprawdę zaraz kija może oberwać, niesłusznie zresztą.
Ja pierdzielę, ale on jest ciężki. Ile on HP zadaje? O co? Kurde! Ile on mi HP zadał? Dobra, jedziemy z koksem. Nie będzie to łatwa konfrontacja, ponieważ będę pierwszy raz walczył z tym demonem. Musimy mu sporo HP zadać. To będzie naprawdę kurde wyczyn. Ja wiem, że dla niektórych on jest oczywiście prosty ten boss, ale no dla mnie niestety nie jest prosty, szczególnie że tu pierwszy raz jestem, kurcze pieczone. Nie krzycz tak, kurde, bo ty mnie dekoncentrujesz strasznie. To dwa mają porówno HP. I Kija i on. Tak więc jedziemy z koksem, kurde. Frajerze zasrany. Nie zabijesz jej, nie ma takiej opcji. No dawaj, podbiegnij do niej. Dawaj, bądź kozak. 49-54, dobra. On ma mniej. Czyli teraz jesteśmy bardzo blisko pokonania go. Tylko wystarczy wykonać jedno prawidłowe cięcie i będzie kurde po nim. I wtedy naprawimy przeszłość. I nie będzie akcji, że ona nie przeżyje. Dawaj. Teraz trzeba uważać, bo on się wkurwił dosłownie. I zrzuca jakieś meteoryty śmieszne. Znaczy no może nie śmieszne, ale wiadomo o co chodzi. Spierdzielamy od niego. Dobra, 1 HP on ma. Patrzcie na to. 1 HP, a Kija ma 22. Ja tego nie przeżyję. To jest bardzo pewne, że ja mogę tego nie przeżyć. Spadaj ode mnie, frajerze. Trójkąt, uciekaj od niego. Trójkąt. Yes! Mercy, honorable knight. Spare me. O, i to my biegniemy z przeszłości. No, kto by pomyślał, mamy złotą zbroję. Ktoś by się z was tego spodziewał? Bo ja nie, absolutnie. Patrz, jak elegancko wyglądamy teraz. Kurde, jaki kozak. This will be the weapon of your dreams, Dan. The Gatling gun. Awesome destructive power at the touch of a button. Gatling gun. Proszę państwa, mamy karabin maszynowy. Zobaczcie na to, zobaczcie co my tutaj dokładnie mamy. I teraz będziemy mogli z dumą nosić złotą tarczę. Patrzcie jak to fajnie będzie wyglądać, kurde. Złota tarcza ze złotą zbroją, no nie? Patrzcie na to. No tutaj mamy tą zwykłą brązową tarczę. A tak wygląda nasz stan ogólnie w grze, nie? Mamy chyba prawie, że wszystko zebrane. Można by powiedzieć. Ja pierdzielę. Ale to była kurde miazga. Co tutaj się odpierdzielało, to ja nie mam zielonego pojęcia, kurde. Dobra, tutaj w domu profesorka nic się nie dzieje. Raczej w pokoju profesorka. Swoją drogą mogliśmy go dokładnie już zobaczyć. A nie tylko na cutscence. Oh, you found her then. Good. I knew she'd come to no harm. There's no time for this lovey-dovey stuff. Things are looking grim. I'm picking up a bizarre signal from... Cathedral Spire. We're part of the looking for the final page of the spell book. Yes, Cathedral Spires. How did you know that? Come to think of it, where did you get that newfangled armor from? Looks to be made of the same material as your shield. Interesting. Should afford you much greater protection. Right, the mission is simple. We have to find that page of the spell book before Palethorn, or else all of London will be his, and we've lost. No, czyli będziemy musieli teraz do Londynu lecieć. Ponieważ tam będzie Lord Paletron ze swoimi przydupasami i trzeba będzie ich unicestwić. No ale
Póki co nie jest to dla nas za bardzo wskazane. Cathedral Spires. Tu mamy zebrane. Ja bym się cofnął do tego poziomu, bo ja chciałem tam tą miksturę zdobyć, o której Bio wspominał. Ale to myślę, że zrobię sobie jako coś, co będzie wstępem do następnego odcinku, ponieważ ten odcinek będzie dobiegał końca. Udało nam się, kurde, proszę państwa, jesteśmy coraz bliżej końca tej gry. Już tylko maksymalnie chyba jeden albo dwa odcinki do końca zostały. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję po więcej. Wpadajcie na socjale, linki są pozostawiane w opisie, tam grupa na Discord, Facebook oraz Instagram, ponieważ na Instagramie daję wam informacje i powiadomienia o tym, co kiedy będzie, co kiedy, jak i gdzie, że tak powiem. No i co? Tyle, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę let's play. Polecajcie kanał znajomym, dlatego że zbliżamy się wielkimi krokami do 1 000 000 wyświetleń kanału. I bardzo chciałbym to zrobić do końca tego roku, tak więc jeżeli chcecie polecić znajomym mój kanał, to śmiało to róbcie. Może ktoś, kto interesuje się również retro contentem, zajrzy tutaj i kto wie, może zostawi subskrypcję, co będzie mnie bardzo oczywiście cieszyło. Dobra, ja się żegnam, dzięki za uwagę, adios muchachos, elo.